3 lata temu zauważyłam, że mam plamę na oku, że nie mogę widzieć dobrze przez lewe oko. Jest taka plama, jakby ktoś miał brudne okulary. I przez moment to mnie niepokoiło, ale myślałam, że to może zaraz przejdzie. Znajomi powiedzieli, że warto pójść do okulisty, sprawdzić dokładnie, co to jest. Więc się wybrałam na wizytę. Pani okulistka patrzyła mi w oko jednym mikroskopem, potem następnym, potem kolejnym i nic nie mówiła. W końcu mówi tak, no jest taka plamka na pani oku, na dnie oka. Może to nie jest coś niepokojącego, ale warto by sprawdzić jeszcze w szpitalu. Bo to może być, i zaczęła wymieniać różne diagnozy i na końcu powiedziała, że proszę się nie martwić, ale to może być też czerniak. Dostałam skierowanie, więc szybciutko się tego samego dnia udałam do szpitala i tam kolejne dwie doktorki spoglądały mi w oko, robiono zdjęcia i potwierdzono, że tak, ta diagnoza, że jest to najprawdopodobniej rak, jest niestety prawdziwa. Dostałam tydzień czasu, żeby sprawdzić, czy faktycznie to się rozwija, czy nie. I po tygodniu miałam znowu przyjść. Po tygodniu pojawiłam się w szpitalu. Stwierdzono, że tak, to jest na pewno niestety to i trzeba już jechać do Krakowa. Ponieważ w Słupsku, w szpitalu, nie są w stanie mi dalej pomóc, ale jest bardzo fajna klinika w Krakowie i tam będą mogli mi przeprowadzić operację. Operacja miała mieć taki wpływ, że pogorszy mi się wzrok. Potem powiedziano mi, że to jednak pogorszenie wzroku to będzie po prostu ślepota. I czy pani się zgadza na tę operację? Powiedziałam, że tak, oczywiście, jeżeli to ma uratować moje zdrowie, to się zgadzam. I po dwóch tygodniach miałam znowu przyjechać do szpitala na operację. Kiedy wróciłam do domu, razem z rodzicami stanęliśmy w wierze po prostu. Powiedzieliśmy, że się nie zgadzamy na tą chorobę, że naprawdę jest w Bogu odpowiedź, że możemy mieć po prostu od Boga pomoc. I w ciągu dwóch tygodni wszyscy nasi znajomi zaczęli się modlić, ja też zaczęłam się modlić i też szukałam takiej odpowiedzi, takiej pomocy w Biblii. Zaczęłam szukać wersetów, które mówią o uzdrowieniu. Bardzo, bardzo mi tak pomógł werset 16 z Psalmu 91, który mówi, że długim życiem nasycę go, że wybawi z każdego nieszczęścia mnie i długim życiem mnie nasyci. I to mnie tak zawsze trzymało przy takiej nadziei, że jest wyjście z tego, że będę żyć, że będzie dobrze. Po dwóch tygodniach ja zauważyłam zmianę, że zniknęła mi ta plama. Więc pojechałam do tego Krakowa na operację i powiedziałam, że już nie chcę podchodzić do operacji, ponieważ ja widzę lepiej. Ale lekarze oczywiście przed tą operacją musieli jeszcze raz sprawdzić. I tak po sprawdzeniu stwierdzili, że nie ma żadnych zmian. Nie ma pogorszenia, ale nie ma żadnego polepszenia. Więc musi pani podejść do tej operacji. Ja stanowczo twierdziłam, że nie, że mam pewność w sercu, że nie muszę absolutnie do tej operacji podchodzić, że wierzę w uzdrowienie, wierzę, że Bóg mi pomoże w tym i na własną zgodę chcę opuścić szpital. Z 2 miesiące minęło, poszłam na sprawdzenie do tej mojej pierwszej okulistki i ona się mnie pyta właśnie, jak się pani czuje? Dobrze się czuję. Ale tak patrzyła właśnie do tego oka i mówi, że no wie pani co, no to jest cały czas duże niebezpieczeństwo. Lepiej w ogóle usunąć oko. Więc jak ja to usłyszałam, to powiedziałam dziękuję bardzo za dobre rady, ale ja naprawdę będę wierzyła Bogu o uzdrowienie i absolutnie nie zgadzam się na taką operację. Na początku było ciężko, bo cały czas mnie straszyły te wszystkie wiadomości od lekarzy. Jak spojrzałam sobie na diagnozę, którą mi tam zapisali, miałam załamanie przez kilka dni, ale obecność właśnie osób, które też wierzyły w uzdrowienie, osób, które mi cały czas mówiły, że nie martw się, bo Bóg jest naprawdę lekarzem, nie spóźnia się, pomoże ci na pewno, nadawało mi to sił. Po roku czasu wróciłam do wszystkich swoich takich ulubionych zajęć sportowych, dlatego że przez rok czasu lekarze twierdzili, że nie mogę ani tańczyć, ani biegać, ani ćwiczyć, bo to jest oko i musi pani uważać. Stwierdziłam, że dobrze się czuję, wierzę w uzdrowienie, to będę zachowywać się tak, jak zdrowa. I wtedy zaczęłam na zajęcia taneczne chodzić znowu. Nie zauważyłam, żeby się coś ze mną źle działo. Z okiem się też wszystko dobrze wydawało. I minęły 2 lata. W ciągu tych 2 lat naprawdę życie moje normalnie się toczyło. Normalnie pracowałam. I jakoś nabrałam takiej odwagi, żeby wrócić do tej mojej pani okulistki i zapytać się, czy wszystko już tam dobrze jest, bo ja naprawdę dobrze się czuję. Nie rozpoznała mnie, jak weszłam do niej i też mi tak spokojnie zagląda do oka.
do jednego, do drugiego. Spojrzała w te dokumenty, w zdjęcia, w tego, co było 3 lata temu, to mówi, aha, już sobie panią przypominam. Wygląda na to, że z Panem Bogiem, z pomocą Pana Boga, wygrała pani z tą chorobą. To były najpiękniejsze słowa, które usłyszałam. Mówi, że no, w ciągu 3 lat to ludzie umierają przy takim rozpoznaniu choroby, które było u mnie. A w najlepszym przypadku to mają przerzuty na wszystkie inne części ciała. I mówi, i pani się dobrze czuje? Wiedział, że tak. Naprawdę się pani dobrze czuje? Tak. W takim razie musimy powtórzyć jeszcze raz wszystkie badania, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Ale bardzo się cieszę, że pani do mnie przyszła i widzę, że jest wszystko dobrze. Także tak to było.